kurwa, staczam się do tyłu, no nie. Tak na szybko chciałbym się jeszcze w tym filmiku wypowiedzieć na temat klasy hobby, bo przeceniłem swoje umiejętności dzisiaj. No i stwierdziłem, że skoro to jest Puchar Polski Południowej, no to wystartuję w hobby, tak? No bo zapierdalaki będą potężne. A się okazało, że ja tutaj w S1 czwarte miejsce miałem, a w hobby 13, nie licząc tego, że prawie złamałem obojczyk i miałem 3 gleby, gdzie się podnosiłem 3 minuty. To i tak to czwarte miejsce w S1 udało się zdobyć. Nie wiem, to jest jakaś paranoja, że ci łowcy pucharów, za przeproszeniem, za każdym razem się trafiają. No i taka osoba jak ja, no jeżdżąca, no przeciętnie, no nie ma żadnych szans, gdzie w teoretycznie lepszej klasie S1 zdobywa czwarte, a w hobby zdobywa trzynaste. Także gdzie tu jest sprawiedliwość? W hobby jeden organizatorzy zdyskwalifikowali połowę stawki, a w hobby 2 nie zdyskwalifikowali nikogo, gdzie tutaj kolejnym aspektem jest to, że tak ów organizatorzy, no nie powiem, zawody były na najwyższym poziomie, naprawdę było fajnie, był komentator, wszystko, no ale, że tak powiem, klasa hobby, no to jest jedna wielka porażka, to hobby 2. I nie chcę wierzyć, że osoby urodzone w 92 roku, głównie właśnie w takich latach, startują od 3 lat dopiero w zawodach na najnowszych motocyklach enduro. Także tylko tyle z mojej strony jeszcze chciałem dodać. Oglądajcie dalej to, co udało mi się no, na tych zawodach zdziałać, tak na dobrą sprawę. Pół. Nie zrozumiałem. Chodź na ziemi.